kaski motocyklowe. Czy musisz kupić najdroższy kask, żeby czuć się bezpiecznie? Oczywiście, że nie. Schubert jest już na rynku ponad 100 lat. Niemiecki producent słynie z oferowania kasków stosowanych na przykład w F1. Motocykliści znają markę Schubert z motocyklowych kasków premium. Kupiłeś motocykl, kupiłeś ubrania, teraz kupujesz kask. Właśnie dlatego dzisiaj pogadamy o Schubercie E2. Historia marki Schubert sięga 1922 roku i piwowarstwa, a dokładnie produkcji skrzynek na piwo. Kilka lat później Fritz Schubert zaczął dostarczać skórzane wyściółki do kasków wojskowych, a pierwsze kaski wyprodukowane przez firmę Schubert trafiły do górników na początku lat 50. Niedługo później niemiecki producent zaczął oferować kaski dla strażaków, policjantów i motocyklistów. Właśnie dlatego dzisiaj porozmawiamy o jednym z najdroższych kasków na rynku, czyli Schubert E2, czyli nowa propozycja Schuberta pośród kasków szczękowych. Co, już myśleliście, że będziemy dzisiaj zabulać? Nie ma opcji, bo chłopaki z Schuberta zadzwonili i się awanturują, że film miałem zrobić. Schubert E2 to najnowsze dziecko niemieckiego producenta, przygotowane do najrozmaitszych podróży. To zupełnie tak jak kask C5, który już od jakiegoś czasu jest w sprzedaży. Różnice między tymi kaskami są jednak diametralne. E2 to sprzęt przystosowany do szeroko pojętych podróży na motocyklach ADV, czego znakiem jest obecność daszka czy elementów poprawiających komfort podróży w terenowych warunkach. E2 to również gruntowna ewolucja starego i lubianego modelu E1, który chociaż zestarzał się godnie, to wymagał już odświeżenia. Kiedyś dawno temu pojechałem do sklepu motocyklowego kupić swój pierwszy kask motocyklowy i pan tak bardzo chciał mi go sprzedać w promocji, ponieważ zalegał im na półce, że go kupiłem, bo była dobra cena. A ja nie wiedziałem co i jak. Pan mi powiedział, że kask ma być za ciasny, bo będzie wtedy bardzo wygodny. No i wtedy nieco się pomyliłem, bo był za ciasny. I miałem później rany na czole, kiedy go zakładałem i zdejmowałem. To była istna katorga. Później odkładałem sobie pieniądze na kolejny kask i ten kask już był nieco droższy. Ja byłem biednym studentem, więc nadal te 400 czy 500 zł w tamtych czasach to było sporo forsy. Kupiłem kask, który znowu był niewygodny. Tylko stawał się niewygodny dopiero po 40 minutach jazdy. Uwierał mnie gdzieś tutaj w koronie głowy. Nie dało się wytrzymać w nim. Wbijałem go tam kamieniami, uciskałem, cudowałem, bo byłem w podróży dwutygodniowej. Po prostu łeb mi chciał eksplodować. Później kupiłem kolejny kask. Już miałem nieco więcej forsy, ale już nauczony doświadczeniem wydałem tak średnią ilość pieniędzy. I ten kask był wygodny, ale popsuł się chyba w 2 tygodnie i już nie byłem w stanie w nim jeździć. Kupiłem za drogi kask, źle leżał. Kupiłem za tani kask, rozleciał się raz dwa. Bo to jest tak, że to musi być z jednej strony dobry kask, znowu z drugiej strony dobrze dopasowany kask. Dwie rzeczy. Otóż musimy zapamiętać dwie rzeczy. A im kupisz lepszy kask, tym on dłużej będzie ci służył, tym dłużej się z nim będziesz przyjaźnił. A jak będzie tani, no to się po prostu rozleci. Więc mimo wszystko kupujmy najlepsze rzeczy, jakie możemy. Ale jednak podstawowym kryterium zawsze powinno być to, jak kask leży na główce. Dobra, wracamy do E2. Obecność daszka wymusiła na producencie przekonstruowanie wentylacji kasku, tak aby ta nie tylko była wydajniejsza, ale również prostsza w użyciu. Górny wlot powietrza, ten współpracujący z daszkiem, jest zupełnie inny niż w modelu C5. Otrzymał dwustopniową regulację, a jego kształt umożliwia obsługę wentylacji nawet w grubej rękawicy. Największą zmianą wobec klasycznej C5 jest zastosowanie sporych rozmiarów wylotu wentylacyjnego w kasku, którego zadaniem jest wyciąganie rozgrzanego powietrza ze środka kasku. Działa to na zasadzie podciśnienia. Im szybciej jedziesz, tym ssanie jest większe. Faktycznie grzywkę targa trochę inaczej niż w tamtym. Tak targa, ale mniej wyraźnie. Ten przepływ jest jakiś taki bardziej kulturalny. Kolejną zmianą w stosunku do E1 jest to, że mamy regulowany poziom blendy. Bo widzicie, tutaj taki Zingsweis jest. Kiedyś go nie było i mi blenda opadała na nos. W C5 również to mamy. E1 miała blendę, która po prostu opadała. W przypadku mojego połamanego przez bójki nosa, blenda opierała mi się na nosie i to było niewygodnie, musiałem cały kask przestawiać. Tutaj mamy taką zapadkę, która sprawia, że ta blenda nie opuszcza się tak bardzo, więc to na pewno pomaga i jest znowu bardziej komfortowo. Boże, ile tego komfortu!
Schubert E2 występuje w 7 rozmiarach, od XS do 3XL. W skład rozmiarówki wchodzą dwie wielkości skorupy. Waga kasku oczywiście zależy od rozmiaru i wyposażenia. Najmniejsze rozmiary ważą już 1644 gramy, a w przypadku wyposażenia ich w akcesoria masa sięgnie do 1830 gramów. W przypadku rozmiarów większych masa wynosi 1831 gramów w stanie podstawowym, a 2040 gramów z akcesoriami. Mowa oczywiście o rozmiarze 3XL. A przy okazji komfortu pamiętajmy też o tym, że wentylacja w środku jest regulowana, można zamknąć tutaj w środku takie wloty specjalne, dzięki temu ten kask zimą będzie mniej dmuchał, a latem bardziej, jeżeli będziemy chcieli. Również dwa otwarcia, tak jak w starej C5, w C5 po prostu i tak jak w zwykłej E1, więc to na plus, nieważne którą ręką otwierasz szybę, zawsze znajdziesz uchwyt. Poza tym piramidki na górze szyby, które mają sprawić, że będzie ta struga powietrza uderzona w kask rozbijana. Kask będzie cichszy, mniej będzie wpadał w turbulencję. Dwie wentylacje szczęki, jedna wentylacja taka, która zbiera powietrze od, tutaj mam nadzieję, że Wam pokażę, kiedy powietrze uderza w szybę, opada w dół i wpada do kasku, wentylując szybę tak, żeby nie parowała, tak, żeby odciążyć pillock, który oczywiście też jest w zestawie, a jeżeli wjedziesz w teren, to masz drugą wentylację z filtrem, który możesz wyjąć, wyprać, no i dzięki temu po prostu lepiej oddychać. Każdy z nas ma inną głowę i czasem zdarza się tak, że choć bardzo nam się podoba dany model kasku danego producenta, to po prostu nie leży nam na głowie, niezależnie od dobranego rozmiaru. Zwykliśmy przyzwyczaić się do tego, że kaski niektórych producentów po prostu nam nie pasują. Jednak w przypadku nowego C5 oraz E2 ta reguła może odejść w niepamięć. Wszystko dzięki nowatorskiej wyściółce, która została opracowana, aby zapewnić dopasowanie niezależnie od kształtu głowy. System nazywany jest koncepcją indywidualną i umożliwia wymianę poszczególnych elementów wyściółki, które dostępne są w różnych wariantach. Większa liczba opcji grubości boków, pleców i policzków. Podobno ma oznaczać to koniec z niemożliwością dopasowania garnka do głowy. Przynajmniej dla rozmiarów ML oraz XL, bo właśnie dla nich przewidziane są dodatkowe grubości wkładek. Przerzucałem kolejne kaski, tanie i drogie. Ja mam niestety ten problem, że mam krzywy łeb. Mam tak krzywy łeb, że żaden kask mi nie siedzi równo na głowie, więc zawsze kiedy biorę kask testowy, to muszę go mierzyć, czy jestem w stanie w nim jeździć, żeby go pokazać i obiektywnie ocenić. W paru latach trafiłem na kaski Schuberta, właśnie na E1. I to był pierwszy kask, który leżał mi na głowie tak, że mogłem w nim chodzić cały dzień i nic mi nie było. Poza tym to był jedyny kask, który przejeżdżał ze mną sezon i się nigdy nie popsuł. Nic się nie urwało, nic się nie zużyło na tyle, żeby mnie denerwowało, więc byłem szczęśliwym tobiaszem. Najważniejsza rzecz, nowa norma ECE2206, a wraz z nią zmiany. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale był kiedyś kask E1 i on był zbudowany na bazie kasku C3 Pro, a E2 jest zbudowany na bazie C5. Później przerobiłem 3 kaski, albo 4 już te E1, no i E1 poszła do lamusa, no i się przestraszyłem, ale pojawiła się C5. C5 leżała trochę inaczej i na początku mnie troszeczkę uwierała, ale ona się tak układała w miarę sprawnie, więc i tak finalnie sobie jeździłem w niej cały dzień i nie musiałem tego garka zdejmować z głowy. No i pojawiła się E2, którą rozbijałem przez pierwszą część sezonu i już się rozbiła i jest wygodniutka i sobie w niej jeżdżę. Zmiana jest taka, że jest tu przycisk. Widzicie? O, jest tu przycisk. W starej E1, jak sobie szczęką ruszyłem, to się działo właśnie tak. A teraz mam tutaj super przycisk. O, już się to nie wydarzy. Bo w tym wszystkim, o czym powiedziałem na początku, chodzi o to, że powinniśmy być świadomymi motocyklistami. Powinniśmy mierzyć kaski i wybierać te najwygodniejsze. Jeżeli mamy kasę na to, żeby kupić sobie najlepszy kask z półki, to kupmy. Pod warunkiem, że leży nam na głowie. Pod warunkiem, że zmierzyliśmy inne kaski i pod warunkiem, że ten kask, na który się zdecydowaliśmy, nam leży, a nie dlatego, że jakiś Kuncfot z internetu powiedział, że ten kask jest dobry, bo to nigdy nie jest prawda. Jeden kask dla jednej osoby jest dobry, drugi dla drugiej. Zmian nie było końca! Daszek nowy! Stary daszek! Mami stary daszek! Patrzcie, jakie są różnice. Ten niby jest taki ostry, nowoczesny, ale to jest nowy, taki obły. I ten
lata i wpada w drgania całej kaski i może plomby mogą wylecieć. W tym nowym już jest to zdecydowanie lepiej, już mniej plomby wylatują. Parę rzeczy, których mnie denerwowało w E1 zostało usunięte i teraz E2 jest produktem bardziej kompletnym. Zmieniła się najważniejsza rzecz, czyli homologacja. Homologację 2205 zastąpiła homologacja 2206. Pojawiła się nowa norma, a z nią nowe footage. Adventure'owy E2 posiada podwójną homologację, zarówno do jazdy z otwartą szczęką, jak i opuszczoną. Najważniejszym elementem kasku z perspektywy użytkownika jest skorupa zewnętrzna. Ta została wykonana w technologii Direct Fiber Processing. Warto również dodać, że skorupa w górnej części została wzmocniona przez warstwę karbonu. To oczywiście dodatnio wpłynęło na współczynnik pochłaniania energii i ujemnie na masę skorupy. Nowe zapisy dotyczące konstrukcji kasków motocyklowych skupiają się głównie na ich wyposażeniu. Dotyczy to na przykład wizjerów, które muszą być w stanie wytrzymać uderzenie stalowej kulki o średnicy 6 mm, poruszającej się z prędkością 60 m na sekundę, bez przebicia, rozbicia lub wyrwania osłony przez urządzenie uderzające. Wizjer także musi mieć możliwość demontażu oraz mieć taką możliwość uchylenia, by zniknąć całkowicie z pola widzenia. Czynność ta musi być możliwa do wykonania jedną ręką. To ostatnie wymaganie ma nie mieć zastosowania względem kasków nieposiadających szczęki. Jednak o braku możliwości odchylania wizjeru ma wówczas informować stosowna wlepka na kasku. Co jeszcze? Na przykład konstrukcja blendy przeciwsłonecznej ma pozwalać na jej łatwą obsługę jednym ruchem, a sama blenda musi mieć możliwość obsługiwania niezależnie od wizjera i nie przeszkadzać w jego obsłudze. Określona została także maksymalna wartość przyciemnienia wizjerów oraz blend przeciwsłonecznych. W obydwu przypadkach muszą przepuszczać przynajmniej 80% światła. Nowa norma ma określać również, które wizjery będą mogły być opisywane jako odporne na parowanie, czyli anti-fog. Nowa norma, nowa szyba, niestety i stety. Te stare E1-ki miały takie fajne szyby tęczowe, odblaskowe, a te są już takie, to jest ciemna szyba, która jest tak średnio ciemna. I jęczałem bardzo, że ona jest za jasna i ta nowa homologacja to sprawia, ale Tobiasz w końcu jechał w nocy, kiedyś wracał, wyjechał w dzień i błogosławił tą szybę, że jednak coś przez nią widać, bo było zimno. Poza tym daszek jest regulowany, więc możesz go opuścić lub podnieść i tutaj znowu nie chodzi też o promienie słońca, tylko o twoją pozycję za kierownicą. W jednej pozycji daszek może być zachowywać się gorzej aerodynamicznie, a w drugiej lepiej. No i jeżeli się przestawisz, to dzięki temu nie będziesz miał tych drgań paskudnych, o których mówiłem wcześniej. E2 posiada również to wykończenie na dole bardziej odporne na brud. Ten syf, jeżeli kask położysz na ziemi, nie będzie tak wchodził do kasku. Jeżeli będziesz jeździł w błocie, to też nie będzie się tak brudził. Zmienili chyba te zapadki. Wreszcie mogę ręką otwierać. Do tej pory musiałem kombinerkami. A no właśnie, najważniejsze dwie rzeczy. System AROS, niezmienny od lat w kaskach Schuberta, czyli podczepienie takimi paskami specjalnymi do tyłu głowy. Przy uderzeniu potylicznym jest mniejsza szansa, że Wam zerwie kask z głowy. To jest spoko. No i interkom. Do E2 możecie dokupić interkom Seny, dedykowany, który nie wymaga już od Was kombinacji rozbierania kasków, tylko wypinacie jedną zaślepkę, drugą zaślepkę wpinacie. Wpinacie mikrofon, do którego już jest miejsce przygotowane, więc znowu rzepów nie musicie kleić. No i głośniki już są w środku, więc tylko to wpinacie, trwa to dosłownie 3 minuty. Patrzcie, nawet mikrofon ma swoje miejsce, tu plasticzek i nic nie trzeba kleić. A jak już kupicie cały ten garnek, to już głośniki są w środku, nie trzeba już tam montować, więc spoko. Jak wypniecie wnętrze, to tu jest coś takiego. Jak jest tak, to jest wentylacja odślepiona, a jak to zrobicie tak, to już jest zaślepiona, jak jest zima i już wam tam po łóżkach nie targa, więc git. Interkom jest na miejscu, możecie słuchać muzyki. Sam interkom działa bardzo dobrze, ma system meshowy, więc możesz się łączyć z niezliczoną ilością motocykli. Dystans, zasięg też jest bardzo fajny. Ja jednak modlę się o to, żeby w końcu pojawił się noise cancelling w kaskach i żeby te kaski naprawdę były ciche. W ogóle ta Sena, co tu jest zamontowana w interkomie, ją przemontowałem teraz do S3, bo to też jest ważne, że pasuje. Z C5 do E3, E2, a znowu do S3 również, więc możesz mieć interkom, 3 kaski i spoko. Ale do czego zmierzam? Że jak se włączysz mesh, technologię mesh i na przykład otworzysz szybę i mikrofon zarejestruje hałas, dźwięk, to wycisza muzykę i nic nie słyszysz. I to jest spoko, bo czasami zajeżdżasz na stację paliw, pytasz kogoś o drogę albo kogoś chcesz o coś zapytać i jak coś powiesz, to on automatycznie wycisza muzykę i usłyszysz odpowiedź. Genialne, a takie proste. Schubert E2 wychodzi w 10 kolorach, które możemy podzielić na 3 grupy. Są to takie grupy adwenturowe, takie grupy...
No są to takie grupy tam, no grupy kolorów, no nie wiem, wejdźcie na stronę i się zobaczcie, nie będę wam tłumaczył, wiecie o co chodzi, no i tyle. Oczywiście, jak zwykle, niezwykle dowiedzieliście się o niczym z tego filmu. Mam nadzieję, że wam powiedziałem wszystko, co chciałem. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jakichś mądrych rzeczy, to oglądajcie inne kanały internetowe, nie jednoślad.pl, bo my się nie znamy na motocyklach. My jeździmy na motocyklach dużo, nie znając się na tym. Nie wiem w sumie, czy się znamy, czy nie. W każdym razie, nara, cześć i pa! Wąs, a czy cichy ten kask jest? Czekajcie, już sprawdzam. No nic nie hałasuje w środku. Jest cichy.